Szczęść Boże i ratuj się, kto może, kiedy Ministerstwo Finansów łupi Polaków, jak niegdyś zbóje przy drogach. Definicja, sięgając do wieszcza, charakterystyka zbója, brody ich długie, kręcone wąsiska, wzrok dziki, suknia plugawa. Oczywiście pan minister Patkowski nie spełnia tych kryteriów i nie odpowiada temu rysopisowi, ale niechaj pozory nie zmylą państwa. Ten z pozoru sympatycznie, niegroźnie wyglądający osobnik, niegdyś członek Kolibra, jak słyszę, młodzieżówki wolnościowej, liberalnej, dzisiaj występuje właśnie w charakterze herszta takiej bandy zbójów, którzy łupią Polaków bez litości i bez pardonu. Łupią w sposób podstępny, nie za pomocą kija, maczugi czy jakichś okrutnych narzędzi tortur, ale szanowni państwo, w ubiegłym roku zlikwidowało swoją działalność w Polsce lub zawiesiło ćwierć miliona, nie, razem już pół miliona biznesów, pół miliona firm. To na waszej szychcie, na waszej wachcie taki pogrom polskiej przedsiębiorczości się dokonał. No i teraz przychodzicie tutaj w ramach gry w trzy karty, którą uprawiacie z polskim obywatelem, z polskim podatnikiem. Ta gra trzy karty za pomocą funduszy celowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wystawiliście drugi budżet państwa poza ten budżet, który tutaj pro forma Wysokiej Izbie prezentujecie od czasu do czasu i Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest jedną z tych kart znaczonych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest notabene instytucją o charakterze quasi eksterytorialnym. O czym mogłem się przekonać na początku tej kadencji, kiedy próbowałem się tam czegoś dowiedzieć i dowiedziałem się tylko tyle, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie poczuwa się do obowiązku i nie poczuwa się do obowiązku udostępnienia posłowi w ramach interwencji poselskiej jakichkolwiek informacji. Chodziło wtedy o smutną, dla niektórych tragiczną sprawę Podkarpackiego Banku Społecznego Sanockiego. Notabene, jak się mają klienci tego banku i kto co odzyskał, samorządy, także niektóre stowarzyszenia, organizacje zostały tam przez was przyprawione o straty, ponieważ to Bankowy Fundusz Gwarancyjny zarządził najście w trybie westernowego napadu na ten bank z przymusową restrukturyzacją. Zatem składam wniosek o odrzucenie z ostrożności procesowej tego projektu, który wprowadziliście tutaj pod obrady. Dziękuję. Pani poseł Paulina Henning-Kloska, Polska 2050.